witam na forexjesttrader.com, 30 listopada, godzina 8:44. Dzisiaj ważne dane wychodzą dopiero o godzinie 16 na dolarze. Przemówienie Trichet oraz przemówienie szefa Fedu a dopiero o 21. Także może się jeszcze wydarzyć jakaś zmienność o 9, 10 wieczorem dzisiejszego polskiego czasu. Poglądając na indeks, on dalej tworzy tutaj tego swojego węża, zwija się w kobrę w tym trójkącie. Tu było wybicie, natomiast raz, że było wybicie przeciw ogólnemu trendowi, który to trend jest duży, rosnący na dłuższej perspektywie czasu, także byłoby całkowicie zignorowane to wybicie. Dopiero jakby było dużo bardziej agresywne, masywne w dół, wtedy moglibyśmy się zastanawiać, czy ta konsolidacja rzeczywiście nie wybija się dołem. Natomiast szukamy tak naprawdę punktu, kiedy ta konsolidacja najlepiej wybiłaby się górą. Wtedy byłoby to w zgodzie z trendem, jaki funkcjonuje ogólnie na indeksach i akcjach przez ostatnie półtora roku. Tak? Także no, szukamy sytuacji w zgodzie z trendem. Natomiast na walutach obserwowaliśmy ostatnio dalsze ruchy w dół. Aktualnie i mamy kwadrans przed godzinę dziewiątą, także ruch konsoliduje się, czy porusza się przeciwko trendowi w tym momencie. Proszę zobaczyć to odejście do góry. Ogólnie jest tu konsolidacja, która może okazać się silnie spadkowa. Podobnie dzieje się na euro. Troszeczkę bardziej ten proporczyk idzie tutaj bokiem. Natomiast jest to typowe zachowanie, które mogłoby świadczyć o tym, że będziemy spadali w dół. Na 4-godzinnym wykresie wygląda to jako mała konsolidacja. Tutaj na 30-minutowym wykresie wygląda to po prostu jako fala boczna, która delikatnie rośnie, ale widzimy, że to jest mała konsolidacja na wykresie 4-godzinnym. Wcześniej nastąpiły intensywne ruchy w dół, proszę zobaczyć, także dalej jesteśmy w spadkowym trendzie, silnym, spadkowym, dużym czy średnim, jakkolwiek go nazwiemy, tym trendem trzeba się posługiwać, wykonując jakiekolwiek transakcje w tym momencie, szczególnie transakcje w średnim, dłuższym, no jakimś podstawowym okresie czasu, co najmniej kilku godzin, ten trend jest spadkowy, prawda? Natomiast czy ta fala się przypadkiem nie kończy, wyprzedaż? No zobaczymy. Także na razie funkcjonujemy w oparciu o to, co się dzieje. Zatrzymaliśmy się na ważnym wsparciu oporze. Kolejny mamy tutaj na 30,07 punkt. To są te wsparcia opory, także będziemy obserwowali, jak kurs będzie się ewentualnie odbijał od tych punktów. Wracając do wykresów 30-minutowych, tutaj widzimy te fale, które zaznaczyłem przed chwilą, to znaczy proporczyk, a na funcie prostokąt, także funt wykazuje nawet większe tendencje spadkowe, ponieważ wcześniej euro zaczęło spadać jako pierwsze, a funt dopiero dołączył. Także funt po prostu ma w niektórych momentach lepszą tendencję do spadku. Także klasycznym zagraniem na euro i funcie byłby moment przebicia tej fali agresywnie dołem, jednocześnie przebijając te wsparcie opór, na którym się zatrzymały te kursy ostatnio, czyli podstawa prostokąta w tym wypadku lub też wsparcie opór na euro jedno i drugie. Także, natomiast trzeba odpowiednie doświadczenie posiadać, żeby wykonać tą transakcję, żeby nie okazało się, że kurs przebije tutaj troszeczkę te minima i agresywnie wzrośnie. Także trzeba wiedzieć po prostu, jakiego typu napór, tak jak tutaj nastąpiło to, wykona z dużym prawdopodobieństwem agresywne przebicie w dół, tak żebyśmy mogli spokojnie podłączyć się do tego spadkowego trendu i zarobić co najmniej kilkadziesiąt punktów. Także na dzisiaj bardzo dziękuję, zapraszam na pozostałe wideoanalizy oraz szkolenia online.